Setki gliwiczan skorzystały już z porad specjalistów w ramach projektu organizowanego przez Gliwicki Urząd Miejski. W Centrum Handlowym Forum można było spotkać się z lekarzami i innymi specjalistami zajmującymi się zdrowiem dzieci. Stawiamy na edukację, ponieważ uważamy, że poprzez edukację dzieci najwięcej zapamiętują. Edukacja jest w formie licznych zabaw i konkursów. Mamy nadzieję, że dzieci dobrze się bawiąc, wiele z tego wyniosą. W forum można było dowiedzieć się, jak dbać o swoje dobre samopoczucie, ale nie tylko. Na moim stoisku mogą skorzystać z konsultacji żywieniowej z taką kompleksową analizą składu masy ciała. Przyszliśmy znowu z terapią rączki i z biofeedbackiem. To są takie zajęcia usprawniające motorykę małą. Takie zabawy manipulacyjne, troszkę na spostrzegawczość, na koordynację oko-ręka. Projekt organizowany przez Gliwicki Urząd Miejski cieszy się sporą popularnością. Nic dziwnego, skoro można bezpłatnie skorzystać z porad wielu specjalistów. Największe zainteresowanie w tym roku miał pomysłowy projekt edukacyjny. Program Ciuchcia Zdrowia jest edukacyjnym programem dla dzieci poprzez gry, zabawy, integrację. Dzieci przychodzą na stacji początkowej, otrzymują paszport i z tym paszportem udają się na poszczególne stanowiska. Jest 8 stacji, które omawiają 8 zasad zdrowia. Na każdej stacji dowiadują się najważniejszych informacji na temat danej zasady zdrowia.